Jak mają zostać zagospodarowane tereny po kopalni Pokój w Rudzie Śląskiej? Na to pytanie ludziom ma pomóc odpowiedzieć Lura, czyli specjalna aplikacja Banku Światowego. Służy ona do oceny najlepszego możliwego zagospodarowania gruntu. On nie tylko nam wskazuje te kierunki na rekultywację, ale też na inny sposób zagospodarowania tych terenów, więc pokazuje na wykorzystanie ich. I taki ogólny wniosek jest, że powinniśmy te tereny jakby wykorzystywać ponownie na taką politykę energetyczną, taką misję energetyczną, tym razem nie już głęboko pod ziemią wydobywając węgiel i go później gdzieś spalając, tylko idąc w kierunku energii odnawialnej. Algorytm bada dany teren nie tylko pod kątem własnościowym czy formalno-prawnym, ale pod uwagę bierze też kwestie społeczne. Podobne narzędzie ma Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Tak naprawdę w przypadku śląskich terenów pogórniczych, poprzemysłowych, ale w szczególności pogórniczych, dysponujemy własnym narzędziem analitycznym, który niektóre kwestie, na przykład ekosystemowe, te parametry, bada głębiej niż Lura. Natomiast cennym jest na pewno zderzenie dwóch perspektyw. Waloryzacji terenu, czyli oceny ich przyszłego zastosowania poprzez algorytm, który zaproponował Bank Światowy. I my na etapie tworzenia naszego narzędzia poprosiliśmy o takie doradztwo ze strony Banku Światowego. To oczywiście na razie tylko początek drogi, która ma doprowadzić do ponownego wykorzystania zdegradowanych terenów w Rudzie Śląskiej. Była kopalnia Pokój jest dla projektu Banku Światowego pilotażem.